z tej strony Fare, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zadymiarze, dosłownie kilka minut temu na oficjalnym kanale Supercella pojawił się nowy Brawl Talk, z którego dowiadujemy się, że do gry zostanie dodanych dwóch nowych zadymiarzy, jedna z nich to legenda, masa nowych skinów oraz wytłumaczę wam, jak będzie wyglądał nowy tryb zdobywania postaci. Ale zanim zaczniemy, chciałem wyłonić szczęśliwych zwycięzców, którzy mają aktywny kod Fare w sklepie i wygrali megaboxy. Tutaj wam się wyświetlają niki, gratuluję, odezwijcie się na mój e-mail, a ja podeślę wam linki, za które będziecie mogli otworzyć megaboxy. I pamiętajcie, że w tych linkach jest szansa na trafienie 200 megaboxów. Chciałem was też zaprosić o godzinie 18 na drugi kanał, czyli na kanał JJ-ki, gdzie będziemy otwierali nieodebrane paczki z Amazona. Zobaczymy, kto z nas trafi lepsze fanty. Link do JJ-ki kanału macie w opisie, subskrybujcie i widzimy się o 18. Pamiętajcie, że na Pixyshop macie kozackie bluzy, koszulki, kubki i to jest idealny prezent na święta, więc zaglądajcie, link w opisie, a teraz zaczynamy! Nowy sezon będzie nazywał się Kraina Słodyczy i poznajcie dwóch nowych zadymiarzy, Mandy i Chestera. Mandy jest zadymiarzem z karnetu zadymiarskiego, jest prezesem Krainy Słodyczy, Parku Star. Wygląda na bardzo słodką osobę, ale uwierzcie mi na słowo, wcale ona taka nie jest. W prywatnym życiu jest wiecznie poirytowana, ponieważ Chester cały czas płata jej figle, albo po prostu, że klienci zachowują się jak klienci, czyli są marudni. Mandy jest strzelcem o największym zasięgu w grze, ale tylko wtedy, kiedy stoi w miejscu. Kiedy zacznie się poruszać, jej atak maleje do normalnego zasięgu strzelca. Super atak Mandy polega na wystrzeliwaniu wiązki z cukru, który może dotrzeć aż na sam koniec mapy. Naładowanie super ataku niestety trochę potrwa, więc nasz przeciwnik ma czas, żeby uciec, ale jeśli nie ulotnie się na czas, zostanie zniszczony. Troszeczkę mi ona przypomina postać z Ligi Legend Lux, która też potrafi strzelić przez całą mapę. Kiedy odblokujemy cały karnet bojowy, otrzymamy nowego skina do Mandy, Magmowa Mandy, która zamiast strzelać cukierkowymi wiązkami, będzie strzelała lawą. Skinów w tym sezonie jest naprawdę bardzo dużo, więc dzisiaj sobie tylko tak po łebkach sprawdzimy, jak one wyglądają, a jutro, czy pojutrze, wleci nowy odcinek, gdzie będę testował wszystkie nowe skiny. Więc jeżeli jesteś nowy, subskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić tego odcinka. Ale to nie koniec niespodzianek, w ramach tej aktualizacji Mandy otrzymuje kolejne przebranie o nazwie MC Mandy i będzie kosztowała 29 klejnotów. Teraz przyszedł czas, aby sprawdzić nowego, legendarnego zadymiarza, który nazywa się Chester i powiem wam, że takiego zadymiarza jeszcze nie było. W sumie, swoją drogą, dajcie znać w komentarzu, ile macie legend już odblokowanych. Chester prawdopodobnie jest chłopakiem Mandy, ale ich relacja jest naprawdę dziwna. Relacja oparta na miłości i nienawiści, głównie na tym drugim. No i w sumie nie trudno się dziwić, ponieważ Chester jest to zwykły klaun. Pajac, stańczyk? Chester to chaotyczny figlarz, który potrafi zajść za skórę. To typ kolesia, który ciągle płata wszystkim figle. Wygłupy są dla niego sposobem na wyrażanie uczuć. Jego główny atak ma formę serii pocisków, które są zawsze wystrzeliwane w ten sam sposób. Przy pierwszym ataku Chester wystrzeliwuje jeden pocisk, przy drugim ataku wystrzeliwuje trzy pociski, a przy trzecim ataku wystrzeliwuje aż pięć pocisków. Ostrzał zawsze przebiega według tego wzoru. I nieważne, ile zostało nam amunicji, Chester jest pierwszym zadymiarzem z losowym superatakiem. Ma łącznie 5 superataków, naprawdę. I nigdy nie wiadomo, który nam się trafi, dopóki nie naładujemy go i nie spojrzymy na ikonę superataku. Brzmi zwariowanie, ale superataki są łatwe do zapamiętania. Rzucanie bomby, spowolnienie wrogów na określonym obszarze, zatruwanie wrogów na obszarze stożka, leczenie samego siebie i bezpośredni ogłuszający atak. Grając Chesterem, my będziemy wiedzieli, jaki mamy załadowany superatak, ale nasz przeciwnik nie będzie wiedział, więc wyobraźcie sobie teraz grę Knockout, gdzie mamy do dyspozycji 5 różnych ultimate ataków. Porąbana akcja. Chester otrzyma też nowy skin warty 29 klejnotów i będzie to ciemny Chester. Jeżeli macie na swoim koncie odblokowanego już jednego zadymiarza, będziecie mogli zacząć odblokowywać Chestera na nowej Alei Gwiazd, którą za chwileczkę wam wytłumaczę. W nowym sezonie Kraina Słodyczy pojawią się też tematyczne skiny. Jednym z nim jest Gumisiowa Nita, która będzie dostępna w pierwszym poziomie karnetu zadymiarskiego. Prawdopodobnie będzie to najlepszy skin do Nity, ponieważ za każdym razem, kiedy użyjemy Ultimate Attack, zrespiony gumisiowy miś będzie przybierał inny kolor. Ja na pewno kupię karnety bojowe i wam też kilka rozdam, więc jeżeli chcielibyście wygrać karnet bojowy, no to wpisujcie kod Fare do sklepu, a w komentarzu napiszcie biorę udział w konkursie. A w następnych odcinkach było nieszczęśliwych zwycięzców. Ash też otrzyma w końcu nowego skina, Piniata Ash, i będziemy mogli go zdobyć z Ligi Mocy. Bass natomiast został słodką dinozaurką, która używa teraz makaronikowego jojo, aby przyciągnąć się do celu. Nie zabraknie też kolejnego skina do Daryla. Daryl Muffinka, albo babeczka, jak to woli. Za tydzień, moi kochani, będziemy już obchodzili czwarte urodziny gry Brawl Stars, a co za tym idzie? Darmowe prezenty. Będziemy mogli odblokowywać darmowe prezenty każdego dnia.
w tym punkty mocy, monety, klejnoty i darmowe przebranie klasyczna Shelly. Gracze, którzy grali w wersję beta Brawl Stars, mogą ją rozpoznać, ponieważ ona już była kiedyś dostępna w grze. W tym roku otrzymamy też nowe kredyty oraz chromatyczne kredyty, o których za chwileczkę Wam opowiem. Wraz z nową rocznicą nadchodzą święta w Brawl Stars, tylko że tym razem święta będą totalnie inne, bardziej mroczne. Dlatego sam został zmieniony w słynnego śnieżnego potwora Yeti. Uważam, że to jest jeden z lepszych skinów. Ash natomiast zostaje Krampusem Ashem, złowrogim prezentem na święta w Brawl Stars. Krampus swoją drogą to był taki diabeł, który zabierał prezenty niegrzecznym dzieciom. Amber teraz zostanie Królową Mrozu. Jej podstawowy atak, czyli ogień, zostaje zmieniony na lodowe wichry. W połowie Brawl Talka mamy krótką, niemą scenę. W bardzo starym stylu. Tak naprawdę jest to zapowiedź nowego zadymiarza. Znalazłam znak. Super! Poczekaj, znalazłem coś innego. Teraz możemy zaprezentować Greya. Grey należy wraz z Lolą do Brawlihoodzkiego trio zadymiarzy. Lola jest gwiazdą telenoweli, która lubi dramatyzować. Z kolei Grey kręci artystyczne, niezależne filmy nieme i jest artystą estradowym. Gdy para występuje razem, Lola zawsze chce być w centrum uwagi. W ramach głównego ataku Grey wystrzeliwuje linię z palców, używając przy tym mocy umysłu. Jest też pierwszym zadymiarzem, który tworzy portale, którymi możemy podróżować. Może utworzyć dwa portale i teleportować zadymiarzy po mapie. Pierwszy portal zawsze pojawia się tam, gdzie Grey, natomiast drugi jest tworzony w obrębie zasięgu superataku. Z portalu mogą korzystać zarówno Grey, jak i jego sojusznicy. Więc uważajcie, żeby nie wysłać członków drużyny w złe miejsce, na przykład w strefę. Greya będziemy mogli zdobyć za darmo, wykonując misję. I jest to naprawdę bardzo proste. Misja będzie dostępna w dniu premiery aktualizacji i pozostanie aktywna przez około miesiąc, więc pamiętajcie, żeby ukończyć ją przed upływem czasu. Jeśli jej nie wykonacie w wyznaczonym czasie, będziecie mogli odebrać Greya na Alei Gwiazd lub kupić go w sklepie. W dniu premiery aktualizacji dostępne będzie również nowe przebranie Uciekinier Grey, które będzie kosztowało 29 klejnotów. Griff w końcu też doczeka się nowego skina, rekordowy Griff. Eevee otrzyma nowy pojazd i zostanie kosmiczną motocyklistką, a z okazji walentynek zostanie wprowadzony skin do Sama, pluszak Sam, który będzie kosztował również 29 klejnotów. W nadchodzącej aktualizacji zostaną usunięte megaboksy, więc koniec z loterią z losowymi nagrodami, teraz będziemy mogli odblokowywać zadymiarzy troszeczkę inaczej. W dniu aktualizacji wszystkie odblokowane i nieodblokowane nagrody zostaną odebrane automatycznie, więc jeżeli lubicie otwierać skrzynki, zróbcie to sami. W przyszłości nagrody z karnetu zadymiarskiego i Alei Pucharków zostaną zastąpione możliwymi do wyboru nagrodami, z których niektóre są nowe w grze. Teraz już zawsze będziemy wiedzieli, co dokładnie otrzymamy. Supercell wprowadza tą zmianę z kilku przyczyn, ponieważ chcą wyeliminować elementy losowości, dzięki czemu nagrody będą bardziej sprawiedliwe i przewidywalne. Teraz sami będziemy decydowali, jaki jest nasz cel w grze. System odblokowywania zadymiarzy poprzez skrzynki zostaje zastąpiony nową ścieżką nagród, ale ja to wolę nazywać Aleją Gwiazd. Czyniąc postępy na Alei Gwiazd, zbieramy nową walutę zwaną kredytami. Kredyty możemy zdobywać poprzez karnet zadymiarski, Aleje Pucharków, a czasami wykonując różne misje. Oczywiście możemy je również kupić w ramach ofert specjalnych w sklepie. Cena w kredytach oczywiście zależy od ich poziomu rzadkości. Każdy krok na Alei Gwiazd jest powiązany z określonym poziomem rzadkości, na którym możemy odblokować następnego zadymiarza. Nowi gracze odblokowują najpierw określonych zadymiarzy, ale w miarę zdobywania doświadczenia w nowym systemie będziemy mogli wybierać pomiędzy dwoma, trzema różnymi zadymiarzami. Jeżeli zadymiarz, którego chcemy, nie znajduje się wśród opcji, musimy grać tak długo, aż zadymiarz ten stanie się dostępny. I teraz ważna informacja. Od nowej aktualizacji będziemy mogli kupić każdego dowolnego zadymiarza od razu od buta, tylko wystarczy mieć gemy. Jeżeli brakuje nam kredytów, możemy je doładować i odblokować zadymiarza od razu. Aleja Gwiazd jest oczywiście taka sama dla wszystkich graczy, ale oczywiście będzie się zmieniała w zależnie od tego, jakich zadymiarzy będziemy wybierać. Jeżeli w ciągu gry zmienimy zdanie, że akurat tego zadymiarza nie chcemy odblokowywać, a chcielibyśmy innego, no to nie ma problemu, możemy przełączyć na inną z innych dostępnych opcji. Wtedy kredyty z jednej postaci zostaną przeniesione na drugą. Na przykład nowego legendarnego Chestera teraz będziemy mogli kupić za 699 gemów, albo będziemy musieli zdobyć 3800 kredytów. Chromatycznych zadymiarzy dalej będziemy odblokowywali z karnetu zadymiarskiego, ale w międzyczasie w karnecie też będą występowały chromatyczne kredyty. Po zebraniu 500 chromatycznych kredytów będziemy mogli odblokować chromatycznego zadymiarza. Oczywiście dowolnego chromatycznego zadymiarza możemy też kupić za 169 gemów. A w pierwszej aktualizacji przyszłego roku będzie wprowadzony nowy system popularności. Po odblokowaniu wszystkich zadymiarzy z Alei Gwiazd, wszystkie zdobyte kredyty pozwolą otrzymać nam więcej sławy. Sława będzie polegała na tym, że będziemy mogli ustawić na profilu kolorową ikonę. Dzięki
dzięki której wyrazimy, jak daleko zaszliśmy. Do zdobycia Global Fame'u potrzebujemy aż 2000 żetonów, więc faktycznie jest to fajna opcja dla osób, które mają już wymaksowane konto i grają dużo w Brawl Stars, więc łapka w górę za tą zmianę. Do gry zostaną wprowadzone również nowe wyposażenia. Do gry zostanie dodanych aż 7 nowych map, trybu pojedynki, które zostaną niedługo stałym elementem gry. Aktualizacja zostanie wprowadzona już 12 grudnia, więc moi kochani, kto jeszcze z was się nie logował do gry, niech wchodzi, odbiera skrzyneczki, no i szykuje gemy na nowe postacie. Przypominam o konkursie, który trwa. Jeżeli masz aktywny kod Farel w sklepie i napisałeś biorę udział w konkursie, bierzesz udział w losowaniu karnetu bojowego, a dokładnie gemów, za które będziesz mógł je kupić. Wyniki ogłoszę w następnym odcinku, trzymajcie się za zamiarze, hej!